witam serdecznie. Przy okazji nowej oferty Netto chciałem Państwu zgłosić, że obecnie najbardziej opłacalnym owocem w sklepach jest chyba ananas. Jego cena oscyluje poniżej 5 zł za kilogram, a to oznacza, że za 5-7 zł możemy mieć naprawdę dorodny okaz, który starczy nawet na kilka dni. A co można zrobić z ananasa? No przede wszystkim można z niego nic nie robić, tylko go po prostu zjeść. Bardziej ambitni jednak wykorzystają go do przepisów o większym stopniu zaawansowania i to niekoniecznie deserów. Ananas jest bowiem popularnym dodatkiem wielu egzotycznych kuchni i dań mięsnych. Znajdziemy go wszędzie tam, gdzie pikantność czy kwaśność bilansowana jest słodyczą. Są też ewenementy, które nie wiadomo jak powstały, jak chociażby pizza hawajska, której ananas jest niezbędnym składnikiem. Dla wielu miłośników pizzy to obraza dla tej potrawy o wielowiekowej konserwatywnej tradycji. Ja jednak uważam, że ananas jest całkiem niezłym dodatkiem do wielu dań. Przede wszystkim jest jednak genialnie smacznym owocem, a w upalne dni sok z ananasa świetnie gasi pragnienie i doskonale smakuje. Oczywiście nie byłbym uczciwy, gdybym nie wspomniał o piña coladzie, mieszance soku z ananasa i mleczka kokosowego z lodem i rumem, który nadaje trzcinowego smaku, ale nie jest też niezbędny. Zatem zachęcam do wykorzystywania ananasa w kuchni podczas codziennych posiłków i tych niecodziennych. Codziennie zaś zakupy zachęcam, aby robić w Netto, popularnym sklepie, którego oferty regularnie znajdziecie Państwo na kanale Gazetki i Promocje. Zachęcam więc do subskrybowania kanału i życzę udanego i słonecznego dnia. Do usłyszenia.